Eddie, Maxi, Ok, przelatując nad gorącymi wyspami, wpadli w burzę piaskową i musieli lądować na jednej z wysp. Jak się okazało, była to wyspa kaktusowa i kolce kaktusów poprzekłuwały balon naszych przyjaciół. Na wyspie tej żył miły stwór Kafukai, który na prośbę Oka wyciągnął swoją długą szyję i rzucił okiem poza horyzont. Dojrzał tam wyspę niedźwiedzi i określił Ediemu dokładnie jej położenie. Miała ona się znajdować w pobliżu wyspy Antarktos. Kafukai pomógł podróżnikom zyskać balon, który wcześniej przechwycili piraci, i cała trójka wzięła kurs na wyspę Antarktos. Nie mieli czasu do stracenia, ponieważ na ciepłych południowych wodach lodowa wyspa topniała niczym kawałek lodu w garnku z gorącą wodą. Tymczasem nad gorącymi wyspami krążyły dziwne latające pojazdy. Targ w Antarktos. Dowódca, do dyżurnego. Trzeba znaleźć czarny sterowiec piratów. Odbiór. Dyżurny do dowódcy. Nie widać czarnego sterowca. Nad 1001 wydmą widoczny balon. Czy mamy lądować? Zniszczyć balon natychmiast. Może nam przeszkodzić. Eddie! O! Patrzcie! Jakie dziwne ptaki! Na ektoplazmusa! To latający trójkąt szmoków wampirów! Szmoków wampirów? A co to za dziwolągi? Uwaga! Przygotować się do strzału! Ognia! O! Jak można nie trafić do tak prostego celu? Dlaczego strzelają? Przeszkadzamy im? Uwaga! Wracają! Eddie! Trafili w balon! Padamy! Maxiu, trzymaj się mocno! Dosyć zabaw. Mamy do wypełnienia misję, a jego wysokość Tropik nie lubi czekać. Wampiry potrafią tylko niszczyć. Stworzył je takimi ich pan, władca wysp ciemności. Niegodziwa małpa Tropik. Jesteśmy na gorących wyspach. Tak, ale te smoki nie przestrzegają żadnych granic. O! Tutaj jest tylko piasek i piasek. Nasi przyjaciele zdecydowali się pozostawić balon i wyruszyli w głąb wyspy. Ok wiedział, że w samym środku tej wyspy leży miasto Antarktos. Ale wyspa była ogromna i przez wiele dni i nocy wędrowali po gorących piaskach 1001 wydmy. Przyjaciele! Jeszcze tylko 15 dni drogi. Och! Eddie! Max! Wstawajcie, no już! Eddie, pomyśl o wyspie niedźwiedzi, Eddie! Maxiu, nie zostawiajcie mnie samego! Wstawajcie, no wstawajcie! Maxiu, patrzcie! Jesteśmy uratowani! Ojej! Nareszcie! Nareszcie się obudzili! Gdzie jesteśmy? Jesteście u Benlezara syna, a Benlezar sprzeda was po dobrej cenie. 200 lardów za niedźwiedzia w masce i królika, 500, może 600 za duszka. Nie pozwólmy, żeby nas rozdzielili. Boję się, czy to nie będzie koniec naszej podróży. Zrobią z nas niewolników.
To niesprawiedliwe! Można powiedzieć, że macie szczęście. Jesteście u najlepszego kupca niewolników w Antarkos. Jesteśmy w Antarkos? Antarkos to słynne miasto, gdzie ściągali wszyscy liczący się kupcy niewolników. Masz! Poza tym handlowano tu wszystkim, co się dało kupić lub sprzedać. A więc, szefie, potrzeba nam 37 kilo melasy, 34 kule, 28 metrów dobrze nasączonego lądu i pudełko szpilek do balonu. W Antarkos poszukiwano różowego barona. Nagrodą było 1500 lardów. Podchodźcie! Wielka okazja, niska cena! Prawdziwy duch, prawdziwa okazja! Kto pierwszy powie cenę? Nie powiecie mi chyba, że nikt nie chce ducha. 500 lardów! Kto da więcej? On jest więcej wart! 600! 600 lardów za takiego duszka! 600 lardów! Szefie, poznaję go, to twój duszek! Nie jestem ślepy, durniu! Ale nie starczy mi! 700 lardów! 700! Już jest 700! 700 lardów to za darmo! 700 lardów za ducha! 800 lardów! 800 lardów to już lepiej! 1000 lardów! 1000 lardów! 1000 po raz pierwszy! 1000 po raz drugi! 2 lardy! A kto to taki? 2 lardy? Chyba się przesłyszałem. 2 lardy i koniec. I tak daję ci za niego dużo, cwaniaku. Tylko nie oni! 2 lardy? Ależ panie Smochu, to niemożliwe. Wyceniono go na 1000 lardów. Prawdę mówi. 2 lardy! 2! No dobrze, dobrze. Dla panów smoków spuszczę trochę cenę, dla smoków wampirów. Więc to oni, biedny ok. Przyznam, że te smoki potrafią kupować. Brawo, brawo! To ty, pirat Trąbek. Małpa Tropik wzywa cię. Ma do ciebie pewną sprawę. Tropik ma do mnie sprawę? Czeka na ciebie w fortecy na Wyspie Ciemności. Nie każ mu czekać zbyt długo, jest ostatnio bardzo rozdrażniony. Eddie, zabierają oka! Nie możemy na to pozwolić! Nie martw się, Maksiu. Nie mam zamiaru zostawić oka w łapach tych paszkudnych sługuszów. A teraz fantastyczna okazja. Niedźwiedź w masce, rzadki okaz i jako dodatek królik prosto z Morza Cyklonów. A więc słucham ofert. Kto chce go kupić? Komu niedźwiedzia? Daję 2 lardy za niedźwiedzia i królika. Słyszałeś? 2 lardy! Ajajajajaj. Co ich wszystkich dzisiaj napadło? Chcą mnie zrujnować. To jakieś machinacje. Ktoś chce mojej zguby. Komu ja cię tak naraziłem? Komu? Nigdy jeszcze w swojej karierze kupiec Ben nie miał tak złego dnia. I w taki oto sposób Eddie i Max trafili w ręce piratów. Masz żyłkę handlową, szefie? Jeśli jeszcze uda mi się odzyskać duszka, to będzie najpiękniejszy dzień w moim pirackim życiu. Słowo różowego barona. Nie zostawię moich przyjaciół na lasce tych złodziei. I różowy baron, obrońca dzieci i skrzywdzonych zwierząt,
Bez wahania ruszył za sterowcem piratów. W swojej długiej podróży nasi bohaterowie przeżyją jeszcze moc zadziwiających przygód. Przeznaczenie wszędzie im los pełen tajemnic, niespodzianek i niebezpieczeństw. Bo tam, na horyzoncie, widać już nieprzebytą dżunglę na wyspie ciemności.